po prostu uderzyłem w bandę z bardzo dużą prędkością, znaczy bandę, betonowy mur tak naprawdę. Betonowy mur z bardzo dużą prędkością nie brzmi, nie brzmi przyjemnie. Nie, 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 ale byłem w trochę szoku, myślę, trochę mnie kolano bolało przez jakieś 2 tygodnie i tylko tyle tak naprawdę, więc to pokazuje. Jaka prędkość, pamiętasz? Trochę mniej niż 200 na godzinę. Czyli nie wiesz, ile najszybciej jechałeś podczas tego wyścigu? Znaczy, prędkość najwyższa to była dla mnie 300, 305 na godzinę, 307 na godzinę. Samochód, który był 2 boksy przed nami, przejechał po nodze mojego jakby kolegi z zespołu. I przez pierwsze 6 godzin tak naprawdę jechałem tylko ja i Albert, a on odpoczywał, żeby móc jak najlepiej, jak najbardziej sobie tę nogę zregenerować w jakiś sposób, żeby móc jechać w wyścigu w ogóle. Wow. Czyli nie połamało mu niczego? Po prostu to jak przejedzie ci tak samochód po nodze, to nie jest jakieś poważne obrażenie? Miał jakieś lekkie złamanie, bo tym się okazało. Kuba Śmiechowski, cześć. Cześć. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. W tym momencie kieruję zespołem wyścigowym Interpol Competition i również ścigam się w długodystansowych mistrzostwach świata w klasie LMP2. LMP2. Możesz powiedzieć mi i ludziom, na czym polega LMP2 i czym to się różni od innych kategorii, bo to jak pierwszy raz sobie obczajałem to, czym się zajmujesz, to było już dla mnie troszkę zagadkowe. Mhm. LMP2 to jest taka najwyższa kategoria spekowa, powiedziałbym, w klasie prototypów, ponieważ nad nami są tylko hypercary. Spekowa, czyli najmocniejsze samochody? Nie, czyli wszystkie są takie same. Mhm. Takie, znaczy, powiedzmy, są 3 marki, które mogą tworzyć nadwozia do klasy LMP2, ale 2 z nich są niekonkurencyjne, więc wszyscy jeżdżą tak naprawdę tylko na jednej, na Orece. Co to znaczy, że są niekonkurencyjne? Są po prostu wolniejsze. Konstrukcja nie jest na tyle szybka, nie jest na tyle zaawansowana jak konstrukcja Oreki. Mhm. Wracając do LMP2, czyli na czym polega cały wyścig? Bo rozumiem, że to jest kilka wyścigów na przestrzeni roku. Tak, w tym roku jest 7 wyścigów. Wyścig polega na tym, że są od 6 do 24 godzin trwają wyścigi i trzeba jak najszybciej przejechać ten dystans. Przejechać ten dystans. Ile jest tych wyścigów w tym roku? W tym roku 7. W tym roku 7. I w jakim dostępem czasu one są? Początek sezonu był całkiem, powiedziałbym, intensywny, ponieważ był jeden pył w marcu, potem były 2 tak naprawdę, 2 tygodnie po sobie, kwiecień, maj. Potem był 24-godzinny wyścig Le Mans, który był na początku czerwca. Później na początku lipca był jeden wyścig we Włoszech. No i teraz mamy jeszcze we wrześniu i w listopadzie, więc końcówka sezonu jest taka trochę bardziej, powiedziałbym, spokojna. Spokojna, czyli spokojna masz na myśli, że jest więcej czasu pomiędzy wyścigami, więc nie masz takiej spiny. Dokładnie. Jak wygląda w takim razie przygotowania do takich wyścigów? Czy to są inne przygotowania do każdego wyścigu, czy wy zawsze robicie to mniej więcej w ten sam sposób? Mniej więcej zawsze w ten sam sposób, z czym, że no wiadomo, do wyścigu 24-godzinnego przygotowania trwają troszeczkę dłużej i jest wymieniana większa ilość rzeczy, żeby na pewno przetrwały całą długość wyścigu. I troszeczkę, znaczy nie powiedziałbym, że inaczej, tylko po prostu jest dużo bardziej starannie też przykładana uwaga do wszystkich szczegółów. Czyli z uwagi na to, że to trwa 24 godziny, to po prostu musicie mieć absolutną pewność, że żadna część się nie zepsuje i że wszystko przetrwa przez ten czas. Tak, no żeby dać jak największą szansę, no bo zawsze wszystko się może zepsuć, no ale musimy po prostu zmaksymalizować możliwości, że na pewno przetrwa. Jak to w takim razie się testuje? Skąd macie pewność, że jeśli zrobiliście coś, skąd macie pewność, że zrobiliście coś poprawnie i że to się na pewno nie zepsuje? Znaczy, przede wszystkim samochodem, którym będziemy się ścigać, już jeździmy na pewno w ostatnim treningu przed samym wyścigiem, w ostatnich 2 treningach zazwyczaj. I zazwyczaj robią tak, że przyjeżdżamy już takim samochodem, powiedzmy, w miarę przygotowanym pod względem wszystkie kable położone i wszystko, co ma dłuższą żywotność, 24 godziny, już jest na samochodzie. I w przeciągu tego tygodnia wyścigowego sukcesywnie zmieniamy po prostu części. Które widzicie, że jest szansa, że się zepsują? Tak, dokładnie. No.
Okej, okay, czyli powiedziałeś, że dwa ostatnie treningi, czyli i z tego, jak słuchałem już sobie wywiadu z tobą, to mówiłeś, że to nie jest łatwo trenować takie rzeczy w Polsce, bo nie ma za bardzo toru. Więc te dwa ostatnie treningi przed wyścigiem, to już rozumiem, że jesteście gdzieś za granicą i trenujecie na konkretnym torze pewnie. To już jest część weekendu wyścigowego. Każdy weekend wyścigowy oprócz Le Mans składa się z trzech sesji treningowych plus kwalifikacje. Mhm. W Le Mans jest to, mam jeszcze dzień testowy i cztery treningi, kwalifikacje, no i ewentualnie Hyperpole, gdzie 8 najlepszych ekip się kwalifikuje. I Hypercar to jest to, co wcześniej było LMP1 i teraz zamienili to na Hypercary. Dokładnie. No to ciekawe, bo jak sprawdzałem sobie stronę, to zapisałem sobie pytanie, czym się różni LMP1 od LMP2 i pamiętam, że później mówiłeś, że LMP1 to jest Hypercar, a na stronie wciąż widnieje LMP1, czyli to jakaś niedawna zmiana. A to dziwne w sumie, bo nie, zmiana nastąpiła, o ile dobrze kojarzę, w 2021 roku. Mhm. 2021 jest klasa Hypercar, która zastąpiła klasę LMP1. Co to znaczy Hypercar klasa? Czym one się różnią od LMP2? Są zupełnie inne przepisy aerodynamiczne, silniki są w większości raczej hybrydowe. I to jest to tak naprawdę klasa tylko dla producentów zarezerwowana. Czyli Porsche, Ferrari, Audi i takie... Dokładnie, Toyota. I jak to się ma w takim razie do tego LMP2? Czyli w LMP2 takie marki nie mogą startować? Nie, w LMP2 nie może startować żaden producent, tylko zespoły prywatne. To też się różni tym właśnie, że właśnie w klasie LMP2 producenci nie mają prawa jakby mieć zespołu. Mhm. Chociaż no, są zespoły, które są widziane jako zespoły fabryczne różnych producentów, ale oficjalnie żaden producent nie wystawia swojego samochodu. Dla ciebie to musi być skomplikowana sytuacja, bo jak sobie o tym myślałem, teoretycznie gdyby przyszedł do mnie zawodnik, taki typowy kierowca, to bym myślał, że on, taki kierowca, chciałby przechodzić od razu do Hypercara, że to byłby jego cel. Natomiast ty jesteś też szefem zespołu, więc dla ciebie to musi być trochę bardziej skomplikowane, bo ty jesteś szefem tego zespołu w LMP2, więc teraz jakbyś przeszedł do Hypercara, to trochę by to ingerowało z twoimi celami, jeśli chodzi o szefa zespołu. Dobrze myślę? Trochę tak, ale no, moje przejście do Hypercara raczej nie jest, nie powiedziałbym, że jest realne, więc tutaj nie ma tego zagrożenia. Mhm. Ja jednak jestem kierowcą z licencją srebrną. Co to znaczy? To są tacy, powiedziałbym, przeciętni kierowcy. Są najlepsi kierowcy są platynowi, to są kierowcy fabryczni, kierowcy Formuły 1, kierowcy właśnie Hypercar. Potem są ze złotą licencją, ze srebrną i z brązową, która jest, powiedzmy, dla kierowców dżentelmenów. Jak się zdobywa tą licencję platynową i tą, którą ty masz, bo teraz już nie wiem, czy nie pomyliłem przypadkiem tego. Znaczy, srebrna licencja jest taką, którą się dostaje jakby zazwyczaj taka na pierwszym kroku, powiedziałem. Jak składasz aplikację o dostanie właśnie kategoryzacji, to zazwyczaj będzie to srebrna. Czy są pewne kryteria, które musi spełnić, żeby mieć złotą, potem platynową. Mhm. Jakie to kryteria? Zazwyczaj prędkość. Przede wszystkim, jeżeli chciałoby się mieć złotą. Platynowa to jest właśnie kierowcy, którzy zdobyli super licencję do Formuły 1. Kierowcy fabryczni, kierowcy jakby określani są tacy zawodowi, że żyją tylko z tego, tak, że są, dostają za to pieniądze i jakby niczym innym się nie zajmują w życiu. Okej, okay, bo powiedziałeś prędkość, czyli to nie ma szans, że jeśli ty zrobisz jakąś określoną prędkość, to będziesz mógł iść do góry? Jest taka szansa oczywiście. Ale powiedziałeś, że nie nikła. Nie, znaczy nie... Brzmi to jakby... Gdybym tego słuchał sobie, może użyjmy tego sformułowania, gdybym tego sobie słuchał z boku, to bym sobie pomyślał, że brzmi to jak troszeczkę brak wiary. Natomiast nie sądzę, że jesteś osobą, która ma brak wiary w siebie, więc z czego to wynika? Czy myślę, że jestem trochę realistą. No, uważam siebie za całkiem dobrego kierowcę, ale wiem, że na pewno nie jestem w czołówce kierowców światowych. Mhm. A chciałbyś być? Czy jest to dla ciebie jakiś cel? Czy uważasz, że musiałbyś wtedy tak bardzo zmienić swoje życie pod to, żeby cały czas trenować, że to jest raczej nierealne? Ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. Wydaje mi się, że w tym momencie jest to dla mnie nierealne, ponieważ nie mogę poświęcić aż tyle czasu, żeby tylko tym się zajmować. Mhm. Więc myślę, że to się chyba nie zmieni. Ale w tym roku myślę, że zrobiłem bardzo duży krok naprzód i jestem dużo
wydaje mi się bardziej konkurencyjny niż byłem w zeszłych latach. No właśnie, no bo w tym, jeśli w tym roku, bo ludzie tego jeszcze nie wiedzą, bo nie wspomnieliśmy o tym, ale wygrałeś Le Mans 24, więc to jest ogromne zwycięstwo chyba. No, myślę, że jak dotąd największy w mojej karierze i nie wiem, czy jest coś, co może to przebić tak naprawdę. Okej, okay, to ciekawe. A gdybyś wygrał wszystkie wyścigi z rzędu w roku, to pewnie mogłoby to przebić. Mogłoby przebić, ale jednak wygrana w Le Mans jest to tak, tak szczególny wyścig, tak prestiżowy, że wiele osób, myślę, marzy o tym, żeby wygrać ten wyścig i bardzo dużo by było w stanie oddać za to, żeby wygrać. Mm-hmm. No i to jeszcze w tą setną rocznicę, to się idealnie złożyło, co? Dokładnie. To dużo inaczej wyglądała ta impreza organizacyjnie, jeśli chodzi o tą setną edycję? Tak, wszystko było dużo większą pompą. Wszyscy organizatorzy chcieli zrobić to szczególnym eventem. Były podczas wyścigu, zawsze są, ale było ich więcej. Teraz koncerty podczas wyścigu, jakieś pokazy były szczególne. Pokazy to znaczy? Czy po prostu jakieś pokazy, nie wiem, czy samochodów, były specjalne wystawa samochodów, które wygrały, była jakaś specjalna aukcja samochodów z historią Le Mans. Aha. Więc wszystko było bardzo, po prostu bardzo, bardzo prestiżowe w tym roku. No. Mhm. Jak to wygląda generalnie? Ja się zastanawiałem, nigdy nie byłem na takim wyścigu. Jak wygląda taka impreza właśnie poza samym wyścigiem? Co tam się dzieje? Już wspomniałeś, że są jakieś aukcje, wystawy, koncerty, czyli to jest, ile w ogóle trwa cały ten event? My tam jesteśmy 2 tygodnie zazwyczaj. Sam event... Tak z perspektywy widza. W piątek... Wyścig jest w sobotę. Mhm. W piątek, tydzień wcześniej, zaczynają się odprawy techniczne, które mają miejsce w mieście. To są specjalne po prostu, że musimy dowieźć samochód do centrum miasta. W centrum miasta jest taki jakby przejazd zrobiony, gdzie jest to odprawa techniczna. Już tam jest bardzo dużo ludzi, są też wywiady z każdym zespołem, z każdym samochodem, że tak powiem. Mm-hmm. I to już tam, już wtedy zaczyna się tak naprawdę ten cały show. Okej, okay. Tam wywiadów udzielasz po angielsku pewnie? Tak. Znaczy no, po angielsku albo po francusku, no bo to są takie wywiady organizowane przez organizatora, gdzie... Dużo po francusku. Głównie po francusku i potem jak wolą, jak ktoś mówi po francusku i potem tłumaczą na angielski, a jak nie, to tłumaczą na angielski. Czyli jak ty rozmawiasz, ty mówisz po francusku? Nie, ja nie mówię. Okej, czyli ty mówisz po angielsku i tłumaczą to na francuski. Mm-hmm. Okej, to musi być dziwne prowadzić taki wywiad, co? Prowadzić i być gościem w takim wywiadzie. No zawsze trzeba trochę poczekać, żeby mogli przetłumaczyć właśnie dla widzów, którzy są tam zgromadzeni, ponieważ też nie wszyscy prawdopodobnie mówią po angielsku, więc chcą, żeby jak najwięcej osób rozumiało, co się dzieje. Tak, i jednocześnie nie wiesz, czy tłumaczę dobrze to, co powiedziałeś, czy nie, czy źle tłumaczę. Nie wiem, no mam... mogę tylko zaufać. Okej, okay, czyli przyjeżdżacie tam tydzień wcześniej i mówisz, że najpierw biorą was na te testy techniczne, co się będzie później? Potem mam w niedzielę jest dzień testowy. Taki, to jest chyba 6 godzin jazd podzielone na 2 sesje. Potem poniedziałek, wtorek nic. To jest akurat najbardziej wolne dni dla mnie jako kierowcy. I już potem w środę są znowu treningi, w środę jest już kwalifikacja. Potem czwartek, treningi kolejne. Kwalifikacja, czyli tam już na tym etapie może ktoś już odpaść? Nikt z tego wyścigu nie odpada, tylko po prostu jest... ustalana kolejność na starcie. Mhm. Czyli żeby dostać się do tego wyścigu w ogóle, to trzeba mieć zaproszenie. To nie jest tak, że może się zgłosić nieograniczona liczba ekip. Wszyscy się dostają, potem się kwalifikują. Jest specjalny komitet, który wybiera, kto weźmie udział w wyścigu i tylko 62 ekipy są dozwolone. We wszystkich wyścigach tak jest, czy tylko w Le Mans? We wszystkich wyścigach tego organizatora, bo żeby podczas zgłoszenia do sezonu też jest ekipa, która wybiera po prostu, kto będzie startował i jest to zawsze ograniczona liczba. Mhm. Jak masz te 2 dni wolne, jak stoisz mentalnie? Czy to jest taki moment, gdzie jesteś zestresowany, się przejmujesz wyścigiem, czy jesteś jakby już zdeterminowany? Jak to wygląda? Nie, wtedy nie przyjmuję się jeszcze wyścigiem. Wyścigiem zaczynam się przyjmować dopiero tuż przed startem tak naprawdę. Aha. Ale to jest
taki czas, gdzie są zaczęły prowadzone jakieś takie wewnętrzne odprawy techniczne, spotkania z inżynierami, ale też no, takie ogólne przygotowanie mentalne do wyścigu. Mentalne, czyli pracujesz z jakimiś ludźmi, którzy się zajmują stricte przygotowaniem mentalnym, czy mówisz, że takie po prostu przygotowanie? Nie, znaczy mam bardziej na myśli właśnie zrozumienie, co będzie się działo podczas wyścigu, rozmowa z inżynierami i jakby przegadanie już trochę też strategii na wyścig, jak to będzie wyglądało wszystko. A nad tym też się zastanawiałem, bo właśnie wspominałeś w jednym z wywiadów, że mieliście określoną strategię na taki wyścig. Ja nie do końca wiem, co to znaczy mieć strategię na taki wyścig. Znaczy jesteśmy ograniczeni tak naprawdę paroma rzeczami, ponieważ jesteśmy ograniczeni wielkością baku paliwa, jesteśmy ograniczeni możliwością opon, które mogą wytrzymać tylko tam powiedzmy 3 czy 4 takie stinty. Stinty to znaczy? Stint to jest okres od tankowania do tankowania. I tak naprawdę trzeba mniej więcej ustalać, kto, jaki kierowca, kiedy się zmienia, kiedy zmieniamy opony. Więc zazwyczaj strategia jest bardzo podstawowa na początku. Wszyscy jadą najpierw jeden, drugi, trzeci, potem tak cały czas. I podczas wyścigu jest to trochę bardziej dynamiczne w zależności od tego, co się dzieje na torze. W zależności od tego, co się dzieje na torze, to znaczy, czyli kierowcy mogą być, możecie się umówić, że będziecie się zmieniali w jakiś określony sposób, a później na podstawie tego, co się dzieje na torze, będzie zmiana i będziecie się zmieniać inaczej? Tak, no na przykład w tym roku po 20 minutach wyścigu wjechał samochód bezpieczeństwa. Zjechaliśmy nagle, ja wsiadłem do samochodu. I samochód, który był dwa boksy przed nami, przejechał po nodze mojego jakby kolegi z zespołu. I przez pierwsze 6 godzin tak naprawdę jechałem tylko ja i Albert, a on odpoczywał, żeby móc jak najlepiej, jak najbardziej sobie tę nogę zregenerować w jakiś sposób, żeby móc jechać w wyścigu w ogóle. Wow. Czyli nie połamało mu niczego? Po prostu to jak przejedziecie tak samochód po nodze, to nie jest jakieś poważne obrażenie? Miał jakieś lekkie złamanie, bo tym się okazało podczas wizyty kontrolnej u lekarza po wyścigu samym już. To jest hardcore. To jest taki, jesteś w takim stresowym środowisku, że już nawet takie rzeczy się zdarzają, że ktoś ci przejedzie po nodze, co? No to się rzadko zdarza, no ale akurat się zdarzyło i trochę był strach, ponieważ ledwo co chodził. I nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy będzie mógł kontynuować w ogóle wyścigu, czy nie, ale na szczęście zagryzł zęby. I jak był w samochodzie, powiedział, że aż tak mu to nie przeszkadzało, no jednak adrenalina i wszystko wtedy działa. Mhm. I był w stanie na szczęście jechać. Jaki hardcore. Czyli dla ciebie to było, gdy załóżmy, że on w ogóle nie mógłby wystartować, to by było dla was duże obciążenie? Czyli to jest wyścig byłby skończony dla nas, ponieważ wymogiem jest to, że każdy kierowca, są tylko trójka kierowców, każdy kierowca ma minimalny czas jazdy, więc gdyby on nie mógł go osiągnąć, to nie moglibyśmy w ogóle kontynuować wyścigu. I finalnie pojechał tylko ten minimalny wymagany? Nie, pojechał więcej. Okej, czyli rzeczywiście adrenalina mu tak wybiła ten ból, że nie, w ogóle się już przestał przejmować. Tak. No, mówię, przez pierwsze tam 6 godzin jechałem tylko ja i Albert, mój zmiennik, żeby on mógł właśnie odpocząć, zregenerować. Jak wygląda kwestia, dlaczego tam są w ogóle zmiany? Bo ja tego nie rozumiem. Pamiętam, jak oglądałem film, oglądałeś ten film Le Mans 66? Mm-hmm. Oni się tam zmieniali. Tam było pokazane chyba tylko dwóch kierowców, albo ja to tak zrozumiałem. Natomiast kiedyś były inne przepisy też. Mhm. Czyli teraz jest 3 kierowców. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że kiedyś była taka historia, że nie było tego wymogu i nie było minimalnego czasu jazdy. I nie wiem... Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Tak usłyszałem, że to jest prawda. Że była dwójka kierowców, ojciec i syn. Ojciec jechał przez ponad 23 godziny. Syn przyjechał tam resztę tego czasu. I przez to chyba głównie zmienili tak naprawdę. A co im to przeszkadzało? Czyli nie rozumiem, jaki był problem z tą historią. Myślę, że jest to niebezpieczne po prostu, no bo jednak jak jedziesz... Przez tyle czasu w samochodzie jesteś cały czas skoncentrowany. Jednak bardzo łatwo popełnić błąd w pewnym momencie, jak już jesteś tak naprawdę zmęczony. Mhm. Do dużej ilości wypadków tam dochodzi?
W tym roku było bardzo dużo wypadków, ale w tym roku też to był najcięższy wyścig, najcięższy Le Mans, w jakim brałem udział, ponieważ pogoda była bardzo nieprzewidywalna. Parę razy zaczęło padać. I to tak solidnie. Solidnie, tylko na części toru i wtedy jest bardzo, bardzo ciężko, ponieważ mam tylko opony slicky albo deszczowe. Czyli jak zmienisz opony, a pada tylko na części toru, to jesteś przystosowany tylko do części toru. Dokładnie. A jak masz deszczowe opony i powiedzmy pada tylko na 1/3, to na 2/3 tego reszty toru niszczy się bardzo szybko, więc jest to bardzo ciężka sytuacja, a wycofali nam opony przejściowe parę lat temu. Aha. Właśnie na takie mieszane warunki, więc no, trzeba po prostu podejmować pewne decyzje wtedy. Co myślisz o tym filmie, tak swoją drogą? Jak już o nim wspomniałem, to jest jeden z moich ulubionych filmów, więc jestem ciekawy, jak twoje. Ty na niego na pewno inaczej patrzysz, bo jesteś splamiony tym, że wiesz, jak to rzeczywiście wygląda. Mhm. Natomiast ja z perspektywy widza jest po prostu absolutnie genialny. Nie, film bardzo mi się podobał. Podoba ci się? Mhm. A nie miałeś czegoś takiego, że to oglądałeś i myślałeś, to tak nie działa? W paru momentach na pewno. Nie pamiętam już dokładnie kiedy, bo bardzo dawno temu oglądałem. Aha. Ale no, wiem, jak to działa. No, wszystko jest to, chodzi o jak najlepsze pokazanie kibicowi też, czy widzowi, jak to wygląda. Mhm. Zresztą to samo było z wyścigiem pomiędzy rywalizacją Hunta i Laudy. Ten Rush film. Rush, dokładnie. Też bardzo mi się podobał. Bardzo dobrze przedstawiony, myślę. No wiadomo, wszystko trzeba czasem trochę podkoloryzować, żeby był większy efekt wow. No. Mhm. Ja pytam o ten film, bo pamiętam, że na samym początku, jak oni tylko wystartowali, to już tam był jakiś wypadek i to taki solidny, że te auta przelatywały. To rzeczywiście tak wygląda? To jest aż taki hardcore? Teraz już nie. Teraz samochody też są trochę inne. To też jest troszeczkę inny, ponieważ kiedyś była bardzo długa prosta, parę kilometrów, a teraz wprowadzili na niej dwie szykany, więc też... Dwie szykany, czyli jakieś... Tak, tam... jak po prostu, że mam 1,5 kilometra prostej, dohamowanie, prawo, lewo i jedziemy znowu dalej prosto. Mhm. Przez to też samochody nie osiągają prędkości około 400 na godzinę, tak jak kiedyś to było. 400 na godzinę. I jak masz jakiś wypadek przy prędkości 400 na godzinę, to jest... Ale podobno ludzie nie giną, że te samochody są tak zbudowane, że jak masz taki wypadek, to nie jest najstraszniejsze. Najstraszniejsze jest, jak w ciebie wjedzie. Tak. Już teraz w tym momencie samochody, myślę, są ekstremalnie bezpieczne tak naprawdę. Wypadki śmiertelne zdarzają się niestety bardzo rzadko. Wszystko, wydaje mi się, że wtedy wszystko musi po prostu pójść nie tak, żeby w ogóle... Coś takiego mogło się wydarzyć niestety. I to jest bardzo, no, bardzo przykre. No. Ale bardzo, bardzo sporadyczne i za każdym razem, jak coś się dzieje, to jednak wszyscy pracują nad tym, żeby zrobić kolejny krok naprzód, żeby nie dopuścić następnym razem to się nie wydarzyło. Czyli jeśli wszystko musi pójść nie tak, to znaczy, że co musi pójść nie tak? To jakby dla mnie wszystko jest niezrozumiałe. Znaczy wszystkie okoliczności, że akurat powiedzmy samochód uderzy dokładnie pod tym kątem, pod którym nie może uderzyć. Gdyby, tak jak wypadek senny, tak, gdzie też śmiertelny, gdyby tam parę centymetrów w prawo albo w lewo dostał uderzenie, nic by mu się nie stało. Więc to jest właśnie składowa takich przypadkowych zdarzeń, które... Po prostu, gdyby jedno zdarzenie było troszeczkę inne, wynik byłby zupełnie inny. Czyli w tym momencie to też wygląda tak jak w formule, że jeśli ktoś w ciebie wjedzie i pod określonym kątem, to rzeczywiście może ci się coś stać, ale jeśli przekoziołkujesz, bo coś poszło nie tak na torze, ale jesteś sam samochodem, to wtedy się nic złego nie dzieje? Raczej nie. Bardzo rzadko widuję takie bardzo poważne... Znaczy, widuję poważne wypadki, ale z poważnymi konsekwencjami raczej to jest rzadkość. Widujesz poważne wypadki? Mówisz o takich, które widzisz gdzieś oglądając wyścig, czy przejeżdżasz obok nich rzeczywiście? Oglądam wyścig i czasem też przejeżdżam obok nich, ponieważ no, podczas wyścigu wszystko się może zdarzyć za każdym razem i też zdarzało mi się, że przejeżdżałem obok tak naprawdę wraku samochodu. Ale kierowca wychodził w ogóle bez szwanku. Jakie to jest uczucie w takim razie, jak jedziesz sobie po torze z taką prędkością i nagle przejeżdżasz obok wraku samochodu? To musi być specyficzne doświadczenie. Czy jest trochę specyficzne. No, z jednej strony
martwisz się o kierowcę, który był w samochodzie. Ty zawsze wiesz, kto to za kierowca, czy aż tak nie jesteś rozeznany, jeśli chodzi o tych zawodników? Znaczy wiem, kto jeździ w jakim zespole i tak, nie wiesz, wiem, nie kto wiem, w jakim samochodzie, ale nie wiem, kto akurat teraz za każdym razem jest w środku, to akurat muszą mi powiedzieć. Ale jak już wiesz, że wszystko jest okej, no to jedziesz dalej, nie przyjmujesz się tym zupełnie. Masz coś takiego, że przejeżdżasz obok takiego samochodu i musisz się skupić? Dobra, o tym nie myślę, bo nie mogę się teraz tym zajmować. Pracujesz sobie tak mentalnie, jeśli chodzi o to, o czym myślisz podczas wyścigu? Tak, trochę tak, ale na szczęście, tak mówię, nie miałem jeszcze takiej sytuacji, że przyjechałem obok samochodu, gdzie zdarzyło się jakiś naprawdę bardzo poważny wypadek, że ktoś trafił do szpitala i nie wiadomo, co z nim będzie. Mhm. Więc bardzo łatwo jest przejść jakby do porządku dziennego dalej i się ścigać. Powiedziałeś, że był najcięższy ten Le Mans, w którym teraz byłeś. To się mówi Le Mans, dobrze mówię? Wydaje mi się, że tak. A mówię, że był najcięższy. To tylko ze względu na pogodę, czy jeszcze jakieś inne aspekty były? Głównie ze względu na pogodę. Mhm. Jak jechałeś pierwsze 6 godzin, co ile się zmieniacie w takim razie? Różnie. Między 2 a 3 godziny zazwyczaj. Miałem jedną dwugodzinną, z tego co pamiętam, przejazd. Miałem jeden trzygodzinny. I to ty podejmujesz decyzję na podstawie tego, że jesteś już zmęczony? Czasem tak. W sensie czasem pytają mnie, czy pojedziesz jeszcze jeden stint około 42-3 minut zazwyczaj. Mhm. Czy jeszcze jeden pojedziesz, czy zmieniamy? I mówię, albo mówię, że okej, to jadę dalej, czuję się dobrze, albo mówię, lepiej zmieńmy, no bo wolałbym odpocząć teraz. Mhm. Jakie daje ci ciało te sygnały, że wiesz, że musisz się zmienić? Czujesz takie zmęczenie psychiczne głównie tak naprawdę, ponieważ sam tor w sumie Le Mans nie jest bardzo wymagający fizycznie przez długie proste, więc jest czas, żeby odpocząć. Głównym jakby przeciwnikiem twoim podczas tego wyścigu jest właśnie głowa. Głowa, czyli po prostu prawdopodobnie długotrwałego skupienia wysiadasz po pewnym czasie. Dokładnie. I powiedziałeś, że spałeś tylko godzinę. Czyli jeśli zmieniasz się, to po prostu idziesz i sobie siedzisz, czy jak to wygląda? Próbuję, znaczy jak jest powiedzmy taka godzina w miarę ludzka jeszcze, no to zmieniam się, siedzę sobie przed monitorem ze słuchawkami w radiu, znaczy z radiem między samochodem a inżynierami i słucham, patrzę, co się dzieje, a jak jest taki czas właśnie spania, no to mamy wydzielone miejsce, gdzie możemy spać, to idę tam się położyć i próbuję jakoś zasnąć. Jakoś zasnąć, ale to nie jest łatwe w takim razie. Nie. W tym roku było to bardzo trudne, no bo wiedziałem, że jesteśmy cały czas w wyścigu na dobrej pozycji i że będziemy walczyć o dobre miejsce i adrenalina była po prostu zbyt duża. Próbowałem leżeć, leżałem przez pół godziny bezczynnie, po czym stwierdziłem, że nie mogę już wytrzymać, włączałem telewizor, włączałem sobie radio i oglądałem dalej. Czyli kwestia tego, jak wysoko jesteś w rankingu podczas wyścigu, też wpływa na to, że możesz spać bądź nie możesz spać. Im jesteś wyżej, tym pewnie większe emocje. Dla mnie osobiście tak. Inni kierowcy z twojego teamu też tak mówili? Też tak spali? Wiem, że Albert, dla niego to było pierwsze Le Mans i on też bardzo mało spał, ponieważ był strasznie podekscytowany. Fabio, ciężko mi powiedzieć, ile on dokładnie spał. Nie wiem. Ale są tacy ludzie, którzy po prostu mogą spać. Bardzo im zazdroszczę i też bym tak chciał. Ale ty tak poza tym normalnie zasypiasz, czy u ciebie to jest całkiem normalne, że nie jest ci tak łatwo pójść spać? Zależy trochę od okresu. No mam momenty, gdzie ciężko mi zasnąć, mam momenty, gdzie jest to absolutnie bezproblemowe. Mhm. Więc nie mam tego określonego. Tak, pytam, bo ostatnio jak prowadziłem podcast, przyjechał tutaj Batman wojskowy z Ukrainy i przyjechał z kumplem. Kumpel siedział tam z tyłu na sofie i po prostu zasnął. Mówię, taką. Ja bym nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie jestem w takim środowisku i zasypiam sobie, natomiast ten gość po prostu się położył, zaczął chrapać. Jeszcze słyszeliśmy go podczas podcastu. Mhm. No, mi też zdarza się spać w różnych miejscach tak naprawdę. Mhm. Zastanawiam się nad tym wyścigiem. Z czego wynika design samochodów? Jak one są bardzo
specyficznie wyglądają. Jak oglądałem ten film, to one wyglądały jeszcze jak normalne samochody, natomiast teraz one już nie wyglądają jak normalne samochody. To jest wszystko kwestia takiej aerodynamicznej ewolucji na przestrzeni lat, że one doszły do takiego wyglądu? Tak. Głównie właśnie ta ewolucja i trochę inny koncept samochodu, bo wciąż są samochody GT, to te, które widziałeś w wyścigach, znaczy podczas filmu, i one wciąż się ścigają też. Też mamy marki Ferrari, Porsche, Corvette, które ścigają się, powiedzmy, w miarę normalnymi samochodami, tylko bardziej przystosowanymi. No, z zewnątrz wyglądają, powiedzmy, podobnie, tak? Gdzie wiadomo, że wszystko wewnątrz jest zupełnie inne. Ale te samochody, o którymi my się ścigamy, to są prototypy, które są stworzone tylko do ścigania. One nie mają w ogóle żadnych torowych odpowiedników. No, one wyglądają jak takie kapsuły trochę, takie trochę statki kosmiczne, tylko przyklejone do ziemi. Czyli w tych hypercarach startują te samochody GT? To jest coś, wydaje mi się... Bo widziałem jednego hypercara, jak sobie przełączyłem tam zakładkę na stronie tej, której byłem, już nie pamiętam co to za strona, jak przełączyłem na hypercara, to ten hypercar też wyglądał jak statek kosmiczny. Tak, bo to są... Nie powiedziałbym, że mieszanka, bo tak naprawdę nie. To wciąż są samochody stworzone tylko do wyścigów, ale każdy producent stara się stworzyć go tak designersko troszeczkę pod to, jak z czym się identyfikuje ta marka po prostu. Mhm. Tak jak jest Peugeot, który ma teraz na światłach ma te trzy światełka, takie LEDy. Trzy światełka, dokładnie. Mhm. Więc każdy producent stara się stworzyć samochód, który by właśnie oddawał ducha danego producenta. Jak ścigasz się, zastanawiam się, jak to wygląda już podczas samego wyścigu, jak masz strategię, ustalacie, że zmieniacie się z kierowcami co jakiś czas i zaczynacie się ścigać. Jak wyglądają już momenty na samym wyścigu, na przykład jak się wyprzedza kierowców innych? W sensie jesteś za kółkiem? Tak, jak jesteś za kółkiem. Jak jedziesz, masz przed sobą kierowcę i chcesz go wyprzedzić, co musisz zrobić, żeby wyprzedzić kierowcę? Znaczy, tak naprawdę to zależy też trochę od kierowcy i od tego, czym, jak jedziesz za nim, wiesz, że są miejsca, w których jesteś szybszy i wiesz, w których miejscach możesz wystąpić do ataku. Skąd wiesz, że jesteś w których miejscach szybszy? No, jak jedziesz za nim, to po prostu widzisz. Widzisz to, bo jesteś parę metrów za nim i wiesz, że... Tu byś przyspieszył, a on nie przyspiesza. Dokładnie. Jakie to miejsca? Każdy ma tak naprawdę inne. No, czasem niektórzy są dużo lepsi na hamowaniach. To też trochę zależy od ustawień samochodu, bo przez to, że każdy samochód jest taki sam tak naprawdę, od tego jak go ustawisz, to może być po prostu lepszy w niektórych partiach toru, gorszy w niektórych partiach toru. Czyli to nigdy nie ma tak, że sobie ustawisz samochód w ten sposób, że on będzie zawsze lepszy, tylko po prostu zawsze jest ten balans pomiędzy tym, okej, tu będziemy lepsi, ale tu będziemy gorsi. Zawsze jest jakiś kompromis, tak. Nie można zrobić tak, żeby samochód był lepszy wszędzie. Po prostu. Okej. I czyli do każdego kierowcy podjeżdżasz i zastanawiasz się, jedziesz za nim, starasz się go wyczuć na podstawie tego, gdzie widzisz, gdzie on jest wolniejszy od ciebie i później przy następnej sytuacji, gdzie przewidujesz, że on będzie wolniejszy, to starasz się go wyprzedzić. Najczęściej na zakrętach? Przed zakrętami zawsze, bo w samym zakręcie raczej nie da się wyprzedzać, ponieważ zakręt jest tak naprawdę tylko jedna linia przyjazdu w samym zakręcie. Ale można to zrobić zazwyczaj na prostych, czy na dohamowaniu, czy powiedzmy jak jest zakręt, tam sekwencja prawo, lewo, prawo. Możesz spróbować ściąć jakby troszeczkę hamowanie do jednego zakrętu i trochę wolniej przez niego przyjechać, no ale będziesz przed tą osobą wtedy, tak, bo on też musi zwolnić. I u was to też tak wygląda, jak oglądałem sobie to w tym filmie, to oni bardzo dużo bazowali na tym, jakie mają obroty. I że nie mogli przejść do danych obrotów, bo rozwalam silnik i miałem wrażenie, że oni w pewnym momencie przez to wygrali, bo Ferrari finalnie się wysypało na tym, że mu wysiadł silnik, czyli przesadził z obrotami. I była taka sytuacja, że jadą na maksa szybko obok siebie na prostej i polegało to na tym, który wcześniej stwierdzi, że już trzeba hamować przed zakrętem. U was to też tak wygląda? Że rzeczywiście ścigasz się i po prostu patrzysz, na ile odważny jest drugi kierowca i czy on się wycofa wcześniej? Często tak. Z czym, że my nie mamy takiego problemu z obrotami, ponieważ mamy ogranicznik obrotów i trzeba zawsze jechać w jak najwyższych tak naprawdę. Dla silnika to nie jest aż tak duży problem, jak był kiedyś. Zresztą obroty też są dużo niższe, ponieważ my mamy do 8,5 tysiąca obrotów. Oni tam też mieli do 9. Pamiętam, że jak na 9 tysięcy wjechał tym Ferrari, to się zepsuł właśnie. No,
to uważnie oglądałem ten inna, film. Inna technologia już jest. Tak, czyli, ale to jest ciekawe w takim razie, że nie polega to tyle na wykorzystaniu samochodu, co bardziej trochę na wykorzystaniu strachu zawodnika, że po prostu jedziesz i jesteś na tyle odważny, że wjedziesz w ten zakręt z taką prędkością. A czy tak naprawdę to wszystko się sprowadza do właśnie różnicami między kierowcą, tak? Ponieważ każdy kierowca jest troszeczkę inny i dla jednego jest, powiedzmy, każdy ma troszeczkę w innym miejscu sufit swoich możliwości, tak? I są kierowcy, którzy mają go dużo wyżej niż inni i po prostu potrafią wjechać w zakręty z prędkościami, dla których jest to niewyobrażalne dla innych. Mhm. I z jakimi ty prędkościami wjeżdżałeś podczas tego wyścigu? Ciężko mi powiedzieć dokładnie. Nie patrzysz? Średnia... Nie jest to istotne dla ciebie? Nie. W ogóle nie. To nie jest coś, na co się patrzy tak naprawdę, ponieważ... Nie patrzysz na to, jaką... Czyli czujesz to tak dobrze, że nie musisz wiedzieć, jak szybko jedziesz? Ty po prostu wiesz, jak szybko jedziesz? To, jak szybko jadę, nie jest tak naprawdę ważne, ponieważ powiedzmy, jak wjeżdżamy w zakręty na innych biegach i wiem, powiedzmy, że świecą mi się 3 lampki na obrotomierzu, i mam, wjeżdżam kółko później, świecą mi się 4 lampki, no to wiem, że jestem szybszy. Mhm. Okej, okay. Czyli to jest ciekawe, że nie byłem przekonany, że obserwujecie, czyli nie wiesz, ile najszybciej jechałeś podczas tego wyścigu. Znaczy prędkość najwyższa to była dla mnie 300, 305 na godzinę, 307 na godzinę. 307 i to pewnie to już na pewno na prostych. Mhm. Okej, okay. A samochody są, mają możliwość pojechania 345, dobrze czytałem? Tak, teoretycznie tylko, ponieważ praktycznie od 3 lat jesteśmy sukcesywnie, mamy zabieraną moc i aerodynamikę. Co to znaczy? I czemu wam zabierają? Poprzez hypercary tak naprawdę, ponieważ kiedyś, załóżmy, że kółko w Le Mans hypercar kiedyś pojechał 3 minuty 14, mhm. My jechaliśmy 3:24 i zrobili hypercary z założeniem, żeby jechały okrążenie w Le Mans po 3:25. Czyli byli wolniej niż my, więc musieli po prostu nas trochę sztucznie spowolnić po prostu. To jest nie w porządku z ich strony. No trochę szkoda, no bo jednak zabiera to troszeczkę też możliwości, jeżeli chodzi o ustawienie samochodu, ponieważ teraz mamy aerodynamikę już tak okrojoną, że tak naprawdę nie ma aż tak bardzo dużo do tam do wykombinowania się. Mhm. Dziwne. Czyli te 10 sekund pomiędzy wami a hypercarami to jest dużo na okrążeniu? To jest całkiem dużo, tak. Czyli bo jak ja usłyszałem, że różnica jest 10-sekundowa, to tak sobie pomyślałem, to wcale nie jedziecie tak bardzo wolniej. To nie jest jakaś ogromna różnica. Czy to pokazuje właśnie przepaść pomiędzy tymi kierowcami, tak jak powiedziałeś, że oni mają te złote karty, licencje? Nie, to tylko samochodami, ponieważ my też w klasie LMP2 też ścigają się kierowcy ze złotymi platynowymi licencjami, więc tutaj poziom kierowców nie ma... Znaczy nie ma różnicy między kierowcami tak naprawdę na tym najwyższym poziomie. Mhm. Tylko po prostu te samochody są mają dużo więcej mocy tak naprawdę. Gdzie w zakrętach są wolniejsze od nas, ponieważ też według regulaminu powiedzmy nie mogą mieć aż takiego dużego docisku, więc w zakrętach są wolniejsi od nas, ale na prostych są dużo, dużo szybsi. Czyli jaka jest różnica pomiędzy hypercarem a LMP2? Czy wy macie teoretycznie 345, czyli oni mają ile? Oni mają faktycznie te 340 chyba w tym roku. My najszybszy samochód w tym roku, taką realną prędkość ma miał 317-18 w klasie LMP2. Czuć to w tych samochodach w ogóle? Czy one są tak zbudowane, że nie jest tak, że jedziesz i jesteś zaskoczony tym, jak się szybko przemieszczasz? Czy to już jest dawno, przetrenowałeś to tyle razy, że już w ogóle tego nie czujesz? Nie, zresztą na to, że jest zupełnie inna perspektywa, ponieważ masz tor, masz bandy, jest powiedzmy relatywnie szeroko, tak? Gdybyś jechał na ulicy 300 na godzinę, to... Pomiędzy samochodami i blokami to byś widział. Jest to zupełnie inne uczucie. Aha. I jak jeszcze zastanawiam się nad tym wyprzedzaniem, czy są jakieś sztuczki, które stosujecie, żeby trochę oszukać innych kierowców? Czy to polega zawsze na tym samym? Jakie są różne rodzaje tego?
Znaczy jedyne sztuczki są takie, że powiedzmy można zamarkować czasem, że nie będzie się wyprzedzać i się wyprzedza. Jak to się robi? To jest, znaczy po prostu tak jak zakręt jest w prawo, no to wiadomo, musi być po prawej stronie zazwyczaj kierowcy, żeby od wewnętrznej wjechać w zakręt przed niego. To powiedzmy mówił, że jedziesz w lewo i nie udaje, że będziesz atakował. Po czym kierowca myśli, że okej, dobra, to nie muszę się jakoś szczególnie bronić i wtedy atakujesz. Ale to tak naprawdę wszyscy je znają, no więc... Czyli każdy jest przygotowany, że nawet jak udaje, że nie będziesz wyprzedzał, to że teraz możesz skoczyć. Dokładnie. Czyli nie ma czegoś takiego, że sobie wymyślacie, dobra, teraz podczas tego wyścigu wymyśliliśmy nową sztuczkę, którą można zrobić i jakoś kogoś zaskoczyć. Nie, nic nowego chyba już, jeżeli chodzi o wyprzedzanie w tym sporcie, nie można wymyśleć. Na pewno można. Zawsze można wymyślić coś lepszego. To prawda. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Co jest według ciebie najtrudniejsze w takim wyścigu? I pytanie też, czy Le Mans jest tak bardzo różne od innych wyścigów, że inne rzeczy są najtrudniejsze tam, czy generalnie zawsze tym samym najbardziej musisz walczyć? Zazwyczaj walczysz z tym samym tak naprawdę. Le Mans różni się tylko tym, że jest po prostu dłuższe i dochodzi ten właśnie czynnik niespania, zmęczenia. Też nie tylko dla kierowców, ale dla całej ekipy, bo inżynier, który powiedzmy prowadzi samochód, nie może spać przez te 24 godziny w ogóle. Tak jak czasem mechanicy pomiędzy jednym zjazdem a drugim zjazdem mają te 40 minut, to czasem potrafią parę razy po te 10-15 minut krótko drzemnąć. Dla inżynierów jest to niemożliwe. Nie wydaje ci się to bardzo nierozsądne? Jednocześnie mówisz mi o tej historii z ojcem i synem i mówisz, że teraz jest trzech kierowców, a teraz masz inżyniera, który dba o samochód i on nie może zasnąć przez 24 godziny? No inżynier nie jedzie z ponad 300 na godzinę na torze, tak? Więc jeżeli on popełni błąd, to nie będzie takich katastrofalnych skutków, co kierowca, jak popełni błąd. Mhm. Ale tak to już jest. Też jest część gry po prostu, tak? Więc z tym, że wiadomo, 24 godziny trwa sam wyścig, ale my przyjeżdżamy, jak wyścig zaczyna się o 16, no to na to, że jesteśmy już od 8-9 zazwyczaj. Czyli generalnie nie śpicie dużo dłużej? Dużo dłużej, dokładnie. Czyli nawet ty jako kierowca nie masz czegoś takiego, że śpisz sobie chociaż do tej 15, żeby oni wszystko przygotują i ty po prostu wchodzisz do samochodu? Nie jest to możliwe, ponieważ plan dnia zakłada jeszcze przed samym wyścigiem sesję autografów, na której trzeba być. I sam jakby rozpoczęcie procedury do wyścigu zaczyna się, chcę o co dobrze powiem, jakoś koło 14, gdzie już trzeba wyjechać na tor, trzeba być... Samochód musi stać już na prostej startowej. Wszyscy kierowcy też muszą w pewnym momencie być obecni, ponieważ jest hymn narodowy zawsze. Więc nie można po prostu spać do samego startu i się obudzić na starcie. A jeśli chodzi o najtrudniejsze rzeczy, nad którymi ty musisz panować, bo powiedziałeś mi o takich czynnikach zewnętrznych, chociaż zmęczenie to jest taki czynnik trochę właśnie wewnętrzny. Czyli nie ma niczego takiego, na czym ty uważasz, że musisz mega skupić podczas takiego wyścigu, żeby zawsze pamiętać, jakby skupiasz się na takiej jednej rzeczy, która jest najważniejsza? Są takie rzeczy. Głównie to jest właśnie podczas tego wyścigu, może nie aż tak bardzo, ale podczas innych wyścigów to jest zarządzanie oponami, zarządzanie spalaniem, gdzie po prostu masz pewien określony target spalania na kółko, który starasz się zawsze osiągnąć, musisz troszeczkę na prostej odjąć gazu 100 metrów przed zakrętem i się jakby rolować do punktu hamowania i w ten sposób oszczędzasz paliwo. I czasem potrafi to zrobić bardzo dużą różnicę. No, w tym roku
dla nas to, nam to bardzo pomogło, ponieważ przez większość tak naprawdę wyścigu oszczędzaliśmy paliwo. Mhm. I czasem byliśmy w stanie zrobić kółko więcej niż inni, co potem akurat tak się złożyło, że bardzo nam pomogło, ponieważ były jakieś neutralizacje. My przyjechaliśmy akurat po tym miejscu jakoś, po prostu tak się złożyło, że bardzo nam to pomogło czasowo. Trochę nie rozumiem, czyli wy macie określoną ilość paliwa na cały wyścig? Nie, mamy określoną pojemność baku po prostu i jeżeli jesteśmy w stanie zaoszczędzić tam 5% podczas każdego kółka, to zrobimy kółko więcej. Zrobicie kółko więcej i nie postracicie czasu na tankowanie. Mhm. A to zajmuje dużo czasu. Okej, okay, rozumiem. Jeśli wy się martwicie o 10 sekund, to ma gigantyczne znaczenie. Jaki masz plany w takim razie na dalszą część tego sezonu? Czyli teraz mówiliście coś już o Japonii przed podcastem. Tak. W Mistrzostwach Świata zostały nam dwa wyścigi. Jesteśmy aktualnie na drugim miejscu. 10 punktów za liderem. Do zdobycia jest 65, ale dobrze pamiętam, w tych ostatnich dwóch wyścigach, więc będziemy starać się walczyć o mistrzostwo, a jak nie, to zajęcie jak najlepszego miejsca na koniec sezonu. I tak naprawdę na tym się głównie skupiałem w tym momencie, żeby po prostu móc w ostatnich dwóch wyścigach zajmować zawsze jak najlepszą pozycję. Jak ludzie mówią, że Polak wygrał Le Mans, to ja tego trochę nie rozumiem. Jest was trzech tak właściwie. Czyli to chodzi o to, że polski zespół, czy to chodzi, że ty byłeś jednym z kierowców i byłeś Polakiem, czy w jaki sposób się do tego podchodzi? Jedno i drugie tak naprawdę, ponieważ w wyścigach długodystansowych jakby kraj, pod którym jakby jak samochód wygrywa i my wystawiamy samochód jako polski zespół, no to będzie polska flaga. Gdybyśmy byli niemieckim zespołem, to byłaby niemiecka flaga tutaj. Czyli tutaj podwójnie. Nie dość, że ty jesteś polskim kierowcą, to jeszcze jesteś w polskim zespole. Dokładnie, ale jakby pochodzenie innych kierowców nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o to, jaki hymn będzie grany na końcu, ponieważ zespół jakby jest de facto zawodnikiem, czy pochodzeniem zawodnika. Mhm. Czyli grali polski hymn na zakończeniu. Mhm, dokładnie. Jakie to było dla ciebie uczucie w takim razie? Bo drugi był Kubica, więc jemu też grali hymn, czy tylko pierwszej osobie? Nie, grałem tylko zwycięzcę, dokładnie. Zresztą Kubica jeździ w zespole belgijskim, więc on by miał belgijski hymn. On by miał belgijski. Jakie to było dla ciebie uczucie w takim razie, stać na pierwszym miejscu i jak leciał polski hymn? Wspaniałe, no to jest coś, co o czym zawsze marzyłem, nie osobiście mówię, że ja stał na pierwszym miejscu, ale żeby po prostu był polski hymn grany podczas Le Mans. Właśnie się zastanawiałem nad tym, czy to było dla ciebie istotne, dlatego to pytam, czyli to, że to był jednak polski hymn, też to było dla ciebie ważne. Tak, zdecydowanie tak. Jestem dumny z tego, że jestem z Polski. Mhm. Nie jest to coś, co bym chciał ukrywać, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, że jednak po raz pierwszy tak naprawdę w tej historii stuletniej tego wyścigu grali polski hymn. Było coś niesamowitego. Tak, jeszcze z twoją pomocą. I fajne było to, jak przygotowałem się do tego podcastu, jak słuchałem twojego wywiadu w Radio SK bodajże. Mówiłeś, że no wiesz, tak mówiłeś do tego faceta, z którym rozmawiałeś, że idziecie niedługo na Le Mans i fajnie by było wygrać, ale kurde, Le Mans, bardzo ciężko wygrać, nie wiem, czy to się uda. Natomiast teraz rozmawiamy kilka miesięcy później i proszę bardzo, jak się sytuacja obróciła kompletnie? Tak, no wiadomo, to jest zwycięstwo w Le Mans było zawsze marzeniem, ale nigdy tak naprawdę nie oczekiwałem, że ono się kiedykolwiek spełni, ponieważ no, jest to ciężki wyścig, jest raz do roku tylko i to nie tak naprawdę często Le Mans samo wybiera sobie zwycięzcę, ponieważ były przypadki, gdzie na ostatnim okrążeniu zdarzały się różne historie. No w tym Le Mans 6-6 teraz tam się wydarzyła śmieszna historia. No na przykład też tak, czy 2 lata temu w samochodzie Roberta Kubicy, gdzie na ostatnim okrążeniu prowadząc wyścig odpadli, czy parę lat wcześniej Toyota też prowadząc na ostatnim okrążeniu tak naprawdę odpadła. Czemu odpadła? Jakieś
problem był chyba z jednostką sterowania silnikiem, czy ogólnie. Tak, jakiś techniczny problem. Techniczny, tak, tak, tak. To są właśnie, zazwyczaj właśnie zdarzają się tego wypadki, czy ekipa, która na trzecim miejscu skończyła, tuż po mecie urwało jej się zawieszenie tak naprawdę, czyli gdyby wyścig trwał okrążenie dłużej, to też by nie dojechali. Mhm. Jak u was wyglądały kwestie techniczne? Nic wam się nie psuło podczas? Nie, mieliśmy parę problemów. Bardzo ciężko jest mieć tak długi wyścig bez zupełnie żadnych problemów, ale na szczęście nic, co by nam szczególnie wadziło. No, mieliśmy problem z radiem w pewnym momencie, w ostatniej godzinie, ale przez to po prostu, że wtyczka do radia była wkładana, wyciągana wiele razy przez kierowcę, to wyrobiła się. W tym momencie po prostu wpadła do środka i kierowca nie miał jak podpiąć radia, więc nie wiedział, co się dzieje tak naprawdę w ostatnią godzinę. Ale na ostatnim stopie udało się, mechanik podbiegł i wpiął mu tę wtyczkę, więc mieliśmy z nim połączenie przez ostatnie tam pół godziny. Wiadomo, no, wycieraczki nigdy nie działają praktycznie w tych samochodach, więc to jest akurat klasyk. No ale przy takiej prędkości jeszcze by było deszczowo, to chyba potrzebne wam te wycieraczki. Potrzebne, no ale... Jak to możliwe, że one nigdy nie działają? To trochę nie ma sensu. Z jednej strony opowiadasz mi o tym, ile przygotowujecie samochód pod Tolemą, żeby wytrwał te 24 godziny, a później mówisz, no ale wycieraczki nigdy nie działają. Nie, znaczy to też jest... Przez to, że szyba jest aż tak zakrzywiona, myślę, po prostu silniczek, który operuje tymi wycieraczkami, często po prostu nie wyrabia, czy się zacinają w pewnym momencie. Tak naprawdę też nie powinno się używać wycieraczek, dopóki nie jest to absolutnie potrzebne, ponieważ my akurat nie korzystamy z płynu do wycieraczek, czyli jak jest kawałek oleju czy czegoś i sobie klikniesz wycieraczkę, to wszystko się rozwiązuje na szybie, nic nie widzisz, więc użycie wycieraczek to jest tak by ostatnia zupełnie możliwość i starasz się tego unikać właśnie najdłużej jak możesz, no bo to też często się psuje. Mhm. Czemu nie używacie tego płynu do wycieraczek? To jest jakieś strategiczne założenie? Jest lżejszy samochód? O co chodzi? Znaczy mamy ogólnie zbiorniki wszystko, ale to po prostu nigdy nie działa tak jak powinno też, więc też w tej prędkości no jedziesz czysto na godzinę i troszeczkę płynu to wszystko wylatuje i tak naprawdę użytek z tego jest żaden. O co chodzi, że w kabinie jest dobrze zrozumiałem, że w kabinie jest czasami do 50 stopni? Tak, zdarza się, że są tego typu temperatury. Tak naprawdę zależy wszystko od temperatury, która jest na zewnątrz samochodu, ponieważ mamy klimatyzację w samochodzie. Nie powiedziałbym, że jest najbardziej efektywnie działająca. I po prostu mamy przepisy, które określają, że możemy mieć tam ileś być ponad temperaturę, która jest na zewnątrz samochodu. Czyli nie możecie sobie schłodzić za bardzo w środku? Nie, możemy schłodzić. To jest tylko ogólna granica. Nie możemy mieć ponad. Możemy być poniżej ile chcemy, no ale też nie jest to możliwe, ponieważ jest to malutki wiatraczek, który troszeczkę tam sobie dmucha, ale tak naprawdę nie schładza nie wiadomo jak samochodu. Ciekawe. 50 to musi być też nieprzyjemne bardzo pod tym względem, że jest tak gorąco w tym samochodzie. Czy nie czujesz tego? Tak naprawdę czuć to najbardziej jak jedziesz. Zatrzymujesz się na tankowanie i stoisz te parę dziesiąt sekund. Podczas tankowania wtedy ten całe gorąco z samochodu jakby w ciebie wchodzi. Ale jak już potem zaczynasz znowu jechać, masz trochę podmuchu powietrza w środku, więc łatwiej jest to zignorować. Mhm. To musi być specyficzne doświadczenie brać udział w takim wyścigu, w takiej kapsule. Jedziesz przez tyle godzin. No, ze zmęczeniem po tym wyścigu? Bo domyślam się, jeśli mówisz, że masz taki wyrzut adrenaliny, że ten kierowca nawet nie za bardzo czuł tą swoją przejechaną stopę, to musisz być kompletnie martwy po takim wyścigu. Tak, aczkolwiek też nie mogłem spać, to już nie pamiętam, której godziny tak naprawdę, do jakiejś bardzo późnej w nocy po wyścigu. Jeszcze po. Tak, cały czas mnie ta adrenalina trzymała. Ale jakoś całkiem łatwo było mi
przejść do porządku dziennego, wydaje mi się. Nie miałem jakoś tak, że spałem przez cały dzień, potem następny dzień czy następnego potem dnia. Więc też od razu po wyścigu zaczyna się składanie całego ekwipunku, wszystkiego z powrotem do ciężarówek, więc tak naprawdę też nie ma, nie wiadomo jak tu w odpoczynku. A co myślisz, że kwalifikuje dobrego kierowcę? Co trzeba mieć, żeby być według ciebie dobrym kierowcą? Jest, wydaje mi się, parę rzeczy, bo przede wszystkim prędkość. Bez tego ciężko jest być dobrym kierowcą, ale... I to by już jakby świadczyło o jakimś takich predyspozycjach do ryzyka, skłonności do adrenaliny? Znaczy wiem, że są ludzie, którzy naprawdę mają niesamowity talent do ścigania się, ale też wiem, że są ludzie, którzy mają trochę mniej talentu i poprzez ciężką pracę doszli do bardzo podobnego poziomu. Więc oprócz właśnie tego, jakiej możliwości czy umiejętności czytania samochodu, tego co się z nim dzieje, to myślę, że też trzeba bardzo dużo myśleć tak naprawdę podczas, mieć takiego sprytu wyścigowego trochę, ponieważ tak jak mówisz, bardzo łatwo jest podjąć pewne ryzyko, które nie jest potrzebne tak naprawdę i potem nie ukończyć wyścigu. A właśnie myślę, że cechą dobrego kierowcy jest to, że wie kiedy podjąć ryzyko i ile tego ryzyka może podjąć tak naprawdę, żeby na wypadek, nawet gdyby coś poszło nie tak, że jeszcze może się wybronić z tego. Mm-hmm. Co to znaczy dobrze słuchać samochodu? Nie jestem pewien, czy rozumiem, co to znaczy dobrze słuchać samochodu. Znaczy samochód po prostu wiedzieć, jak, gdzie jest granica tego samochodu, szczególnie właśnie w momentach, gdzie są przejściowe warunki, że trochę jest mokro, trochę sucho. Bardzo ciężko jest jakby instynktownie wiedzieć, gdzie jest limit, kiedy samochód wyleci z toru. Zdarzyło ci się podjąć jakąś taką niefortunną decyzję i wyleciałeś? Tak, oczywiście. Bardzo ciężko jest tego uniknąć, ale zdarzyło mi się też we Włoszech podczas wyścigu podjąć pewną decyzję, gdzie myślę, że wiadomo, teraz łatwo powiedzieć, ale troszeczkę samochód się uszkodził, przez co nie mieliśmy aż tak dobrego tempa podczas reszty wyścigu. Uszkodził się w jaki sposób? Troszeczkę mieliśmy urwany z tyłu dyfuzor, gdzie trochę bardziej się uginał niż powinien. Samochód nie zachowywał się odpowiednio. Ściążono to było tak, że ktoś we mnie wjechał, czyli teraz sobie myślę, że okej, może mogłem go jakoś łatwiej puścić, czy może mogłem się nie bronić tak bardzo i wtedy na dłuższą metę dużo lepiej by nam to wyszło. Mm-hmm. A miałeś jakiś taki ciężki wypadek, czy na ten moment się nie zdarzyło? Miałem, ale znaczy ciężki, po prostu uderzyłem w bandę z bardzo dużą prędkością, znaczy bandę, betonowy mur tak naprawdę. Betonowy mur z bardzo dużą prędkością nie brzmi przyjemnie. Nie, ale byłem w trochę szoku, myślę, trochę mnie kolano bolało przez jakieś 2 tygodnie i tylko tyle tak naprawdę, więc to jaka prędkość, pamiętasz? Trochę mniej niż 200 na godzinę, myślę, akurat było. Mhm. Ale oczywiście nie tak, tylko wjechałeś gdzieś tam, zahaczyłeś po prostu. Tak trochę, tak pod kątem myślę 45 stopni mniej więcej uderzyłem. To masz szczęście? Czy te samochody są tak bezpieczne, że nic się po prostu nie dzieje? Nie, samochody są bezpieczne tak naprawdę. Paradoksalnie zazwyczaj tak jest, że im samochód gorzej wygląda po wypadku, tym kierowca jest w lepszym stanie, ponieważ samochód widać, że tak jest skonstruowany, żeby przyjąć właśnie jak najwięcej siły i im na więcej się rozbryznie kawałków, tym zazwyczaj jest po prostu lepiej, no bo cała siła poszła w niego. Czyli w tym wypadku samochód się rozbryznął? Bardzo mocno się uszkodził, tak. Nie wyglądał zbyt dobrze. A co tobie się stało w takim razie w środku, jeżeli miałeś uszkodzoną nogę? Myślę, że od wypadku po prostu uderzyłem jakoś, wiadomo, tam nie ma nic takiego, co jakoś strasznie ogranicza. Mamy z prawej strony, z lewej strony monokok czy siedzenie tak naprawdę, ale nogi w miarę mogą tam luźno latać i myślę, że po prostu uderzyło w jedną stronę i przez to. Jak ty sobie radzisz z czymś takim? To jest duży szok, mieć być w takim wypadku? Pewnie adrenalina, pewnie też nie mogłeś spać tej nocy. Aż tak bardzo nie pamiętam. To było dobrych parę lat temu tak naprawdę.
staram się unikać tego typu wypadków w ostatnich czasach. Zaskakujące. Więc, no ale tak, potem troszeczkę się o tym myśli, no i też trzeba, powiedzmy, pokonać ten strach przed tym, żeby wciąż tak jakby szukać tych limitów samochodu. Czyli mówisz, że po tamtym wypadku miałeś coś takiego, że troszeczkę byłeś bardziej ostrożny i musiałeś z powrotem jakby budować sobie tą taką, nazwałbym to odwagą do tego, żeby dochodzić do większych limitów samochodu? Troszeczkę tak. Myślę, że to jest w miarę normalna cecha. No, przy czym, że wiadomo, no są kierowcy, którzy dla których to nie jest zupełnie problem, tak? I mają wypadek po wypadku i się tym aż tak bardzo nie przyjmują. Ja osobiście troszeczkę się tym przyjąłem, no ale... Troszeczkę się tym przejąłem. Wjechałem ponad 200 w betonową bandę. Ja osobiście się troszeczkę przejąłem. A czemu tylko Le Mans, czy więcej jest tych wyścigów 24-godzinnych w ciągu roku? Jest parę, ale w innych seriach tak naprawdę. Jest parę takich prestiżowych. Jest Daytona w Stanach, która jest bardzo podobnym wyścigiem. Tam też są prototypy i GT. To jest na takim stadionie, na tym takim kółku. Tak, dokładnie tak. Na tym owalu tam się jedzie całkiem sporą część na owalu. To jest też, myślę, że w miarę podobnie prestiżowy wyścig, tak naprawdę. Jest jeszcze Nürburgring 24 godziny, który jest tylko dla samochodów GT, ponieważ na pełnej pętli Nürburgring prototypy nie mogą się ścigać. Jest to zbyt niebezpieczne dla nich. Mhm. I to też jest jeden z... 24 godziny. No, ale to jest bardzo, bardzo prestiżowy wyścig tak naprawdę. Na tej Daytonie byłeś? Nie, jeszcze nie. Bardzo chcę być. Zobaczymy, czy to się uda i kiedy to się uda. Od czego to zależy? Nie złożyło się po prostu nigdy jeszcze tak... jakoś po prostu się nie złożyło, żebyśmy tam pojechali. No, czy my jako zespół, czy ja jako kierowca. Może uda się w przyszłym roku, ciężko mi powiedzieć, byłoby fajnie. Teraz jako zwycięzca to będzie ci dużo łatwiej, co? Bo tam też pewnie przyjmują tylko wybrane zespoły. Tak. Ale tam jest troszeczkę inaczej, ponieważ tam przyjmują dużo więcej zespołów. W Le Mans jest tylko 60-62 samochody, tam ten limit jest troszeczkę wyższy. I też trochę bardziej przyjmują, myślę, znaczy po prostu przyjmują więcej samochodów, łatwiej się tam dostać. Jak w Le Mans było 62 samochody, orientujesz się, ile skończyło? W tym roku wydaje mi się, że jakoś 40 parę. Okej, czyli jest spora część samochodów, które prosto odpadają. Sporo, ale wydaje mi się, że w zeszłym roku to było 50 parę, czy bardzo, nie wiem, czy wypadły jeden czy dwa samochody chyba. Przynajmniej w klasie LMP2. Mhm. Ja się zastanawiałem nad tym, bo może to jest jakieś moje dziwne przekonanie, ale wydaje mi się, że Formuła 1 i to LMP2 jest bardziej popularne w Europie. Czy to tylko moje przekonanie jakieś bezpodstawne? Nie, myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam kochają wyścigi właśnie tego typu i w Daytonie. Nie tylko w Daytonie, bo byliśmy też w wyścigach w innych Stanach, gdzie jest to jako widzowie. Jako widzowie byliście? Nie, też braliśmy udział. Nawet braliśmy udział w czasach COVID-u, trochę, gdzie było bardzo dużo restrykcji, a wciąż było bardzo, bardzo dużo osób na torze. Nie rozumiem. Wydaje mi się, że przed chwilą powiedziałeś, że nie byłeś jeszcze na Daytonie. Na Daytonie nie, ale są inne wyścigi w Stanach Zjednoczonych, w których braliśmy udział. Okej. Okay. Czyli mówisz, że w Stanach to jest bardzo popularne. A nie byłoby dla ciebie lepiej w takim razie mieszkać gdzieś w Stanach, żeby ścigać się tam? Znaczy, jeżeli bym się miał ścigać w Stanach, to pewnie byłoby lepiej, ale nie wydaje mi się, żebym chciał. Myślę, że wolę zostać tutaj w Polsce. Mhm. Ja się zastanawiałem właśnie, jak wygląda ten rynek. Czy to nie jest... A Formuła 1 też jest tak popularna w Stanach? Wydaje mi się, że teraz na pewno dużo bardziej niż kiedyś była. Kiedyś chyba... nie była, ale przez, wydaje mi się, trochę Netflixa też i Drive to Survive bardzo to zrobiło się popularne w Stanach Zjednoczonych i teraz też są, Liberty Media przejęła F1 parę lat temu, też ze Stanów Zjednoczonych
i bardzo promują to w Stanach. Są w tym roku chyba 4 wyścigi w Stanach Zjednoczonych, czy 3, więc bardzo, bardzo próbują to rozpromować tam. A jak się ma Formuła 1 do LMP2 i tych wyścigów długodystansowych? To jest dużo bardziej popularne? Formuła 1 na pewno jest dużo bardziej popularna, ponieważ znaczy jest to zupełnie innego typu ściganie tak naprawdę, ponieważ ciężko będzie, myślę, wziąć ludzi i zainteresować przez tyle godzin, tam między 6, 8 a nawet 24, mhm. żeby oglądali wyścig. I myślę też, że ciężej troszeczkę jest śledzić wyścigi długodystansowe niż wyścig Formuły 1, gdzie nie ma tankowania, jest tylko zmiana opon, jest tam 20 samochodów tylko i jak widzisz, że znaczy łatwiej po prostu ci widzieć, na którym miejscu kto jest tak naprawdę. Jest łatwiej być widzem po prostu. Dokładnie. No i teraz jak próbuję sobie też pomyśleć o jakichś innych sportach i wydaje mi się, że wszystkie sporty, które są takie długodystansowe, to są z reguły mniej popularne, no bo to po prostu ciężko się śledzi. Tak, no też jest wiele klas podczas tego wyścigu. No, w Le Mans są trzy różne klasy tak naprawdę, więc bardzo często się wyprzedza inne samochody, które są w innej klasie i po prostu aż tak nie widać tej rywalizacji, myślę. Nie rozumiem. Wyprzedza się samochody w innej klasie, czyli ten wyścig trwa w sobotę i wszystkie te klasy się ścigają naraz? Tak, 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 dokładnie. Czyli to nie jest tak, że wyjeździcie sobie sami sobie te 62 samochodów? 62 samochody? Nie, są 62 samochody, ale to są trzy różne klasy. Aha. W naszej było chyba 24 samochody, w Hypercarze było chyba 18, a w GT chyba też jakoś ze 20. Bo jak widziałem jedno ze zdjęć właśnie z tego wyścigu, to ty jechałeś w tym swoim samochodzie zielono-żółtym, a za tobą jechał samochód GT i taki byłem zdziwiony. Czy to jakiś trening, czy czemu te samochody jadą razem? Ale teraz rozumiem, że te samochody po prostu jadą wszystkie razem ze sobą. Dlaczego to się nazywa Inter-Europol Competition? To jest przez to, że takiego głównego sponsora macie, czy z czego to wynika? Tak, tak, tak. No, to jest Interpol to firma rodzinna, jakby takie. Jak zakładaliśmy zespół, no to zespół był zakładany tak naprawdę tylko dla mnie, ponieważ żeby łatwiej było się ścigać. W tym momencie jest to zupełnie coś innego. Tak, mamy bardzo dużo różnych kierowców i ja tak naprawdę odgrywam bardzo, bardzo małą rolę w jakby funkcjonowaniu zespołu pod względem ścigania. Więc, no ale nazwa została. Czyli dużo więcej szefujesz, o to ci chodzi? Zespołowi? Tak, tak, tak. No i mamy po prostu, już jestem tak jakby tylko małym trybikiem, jeżeli chodzi o ściganie się, bo mamy w tym roku chyba, już nie pamiętam ilu, ale z 12 czy 13 kierowców. I w jakich klasach się ścigacie? Tylko w tym LMP2 na pewno nie? W LMP2, w LMP3 to jest taka troszeczkę niższa klasa i mamy jeden samochód w LMP4, to jest taka... Jeszcze niższa. Jeszcze niższa, tak. Dla albo bardzo młodych kierowców, albo właśnie takich, którzy robią to tylko hobbystycznie, dla takich coś właśnie jak, gentlemanów. Coś jak Formuła 4? Można tak powiedzieć, tak. Czyli jaki macie cel w takim razie? Bo chcesz mieć jeszcze więcej kierowców? Chcecie zostawić taki team i więcej wygrywać? Czy co jest dla was ważne? Znaczy celem zawsze są zwycięstwa dla nas, tak. Mieliśmy przez ostatnie 5 lat byliśmy 4 razy mistrzem Europy w klasie LMP3, gdzie bardzo... Bardzo mało zawsze brakuje do zwycięstwa. To są tak naprawdę właśnie pewne zdarzenia, na które czasem nie mamy wpływu. I więc zawsze staramy się wygrywać wszędzie, gdzie jeździmy. Mm-hmm. A ten zespół się rozwija z jakiego powodu? Z jakiego powodu nie został to zrobiony tak jak był początkowo, czyli bardziej zbudowany wokół ciebie? No bo ponieważ jakby zespół się jakoś tak naturalnie rozwinął. Mieliśmy coraz więcej samochodów. Jak wyszliśmy w wyścigi długodystansowe, no to już wtedy było minimum 3 kierowców. Mhm. No ale też, żeby móc jakby też zarabiać, czy zmniejszyć koszty różne, staraliśmy się więcej samochodów wystawiać. No. Czyli to też wynika z tego, że to jest po prostu bardzo drogie i jest racjonalnie to robić, jeśli ma się większy team. Dokładnie.
Okej. Z jakiego powodu w ogóle podjąłeś decyzję, że chcesz się ścigać długodystansowo? Bo wcześniej byłeś w Formule 2, z tego co czytałem. Tak, znaczy to była taka, znaczy ścigałem się samochodem wtedy GP2, to jest ta wersja Formuły 2, no ale nie w samych mistrzostwach Formuły 2. Znaczy był moment, gdzie po prostu już tak nie do końca wiedzieliśmy, co robić, ponieważ wiedzieliśmy, że jakby w formułach nie możemy nigdzie pójść dalej przez właśnie to, że wszystko było bardzo, bardzo drogie. Nie mogliśmy sobie wtedy na to pozwolić. I mieliśmy do wyboru właśnie albo te wyścigi długodystansowe w klasie LMP3 wtedy, albo pójść trochę w ścieżkę GT. Był taki kiedyś prototyp Renault, gdzie tak naprawdę tylko przypadek trochę zdecydował nad tym, że wzięliśmy LMP3 na szczęście, ponieważ seria Renault upadła rok później. Mhm. I potem po prostu tak myślę, że jest to bardzo, mi osobiście bardzo odpowiadają wyścigi długodystansowe. Jest to coś, gdzie liczy się właśnie nie tylko prędkość, ale też praca całego zespołu, praca wszystkich kierowców i nie jest to sprint, gdzie po prostu cokolwiek się nie dzieje, jedziesz tam 20-25 minut, tylko musisz naprawdę myśleć o tym, co zrobić, myśleć o tym, żeby samochód w jak najlepszym stanie doprowadzić do mety. Mhm. Tak, jak rozmawiałem z Patrykiem Sokołowskim, jeśli nie przekręcam jego imienia, to mówił właśnie, że w formule to jest troszeczkę bardziej wyścig konstruktorów niż kierowców też, że tam bardzo duże znaczenie ma to, jak jest zrobiony samochód, a u was, jeśli samochody są w miarę takie same, no to jest dużo więcej nacisku na zespół i na to, jak prowadzi kierowca. Dokładnie, tak. No. To musi być dużo bardziej satysfakcjonujące też z twojej perspektywy, bo czujesz, że możesz dać siebie więcej i że to ma dużo większe znaczenie, nie? Tak, dokładnie tak. No. I tak jak mówię, zespół odgrywa niesamowitą rolę, bo jest to bardzo duże zaplecze osób. Wiele osób pracuje nad tym bardzo, bardzo długo. I jesteś w stanie powiedzieć, ile osób nad tym pracuje? Tak, oczywiście. W samym Le Mans mieliśmy z takiego tylko składu samego zespołu. Nie mówię tutaj o kierowcach, czy o różnych ich ojcach, czy gościach. To było ponad 40 osób, z tym, że wystawialiśmy dwa samochody w Le Mans w tym roku. A tak podczas wyścigów, gdzie mamy w mistrzostwach Europy, gdzie jeździmy tak naprawdę 6 samochodami, to jest to jakoś około 60 osób. To czym się w takim razie ci wszyscy ludzie zajmują? Nie miałem świadomości, że to jest aż tak dużo osób. Znaczy, do jednego samochodu tak naprawdę potrzebujesz minimum 10-11 osób tak naprawdę, ponieważ jest inżynier, główny inżynier, inżynier od danych. Podczas pit stopu musisz mieć osobę od tankowania, dwie osoby od tankowania, osoba, która inżynier, trzyma gaśnicę. Sorry, że ci przerwę. Chcę zapytać o tego inżyniera od danych. Czym się zajmuje inżynier od danych? W klasie LMP2, w LMP3 tak nie jest, ale w LMP2 mamy telemetrię na żywo z samochodu, czyli mamy bardzo dużo informacji dostajemy na żywo z samochodu i jest wiele parametrów, nad którymi trzeba po prostu czuwać podczas wyścigu, patrzeć, czy wszystko jest w porządku, czy jakby sam stan samochodu jest dobry, czy coś zaczyna się dziać i trzeba reagować. Okej, czyli to jest inżynier bezpośrednio od tego, żeby mierzyć wszystko na bieżąco podczas wyścigu i dostaje, on to pewnie jest przesyłane real time, co się dzieje na bieżąco w samochodzie. Tak. Mamy bardzo, bardzo dużo sensorów, które przekazują na żywo wszystko do właśnie naszego garażu i te wszystkie tak naprawdę parametry często nam bardzo, bardzo pomagają, ponieważ jeżeli coś zaczyna się dziać, musimy szybko reagować. Mhm. I jeśli taka osoba mówi ci, że masz coś zmienić, to jakie by to były rzeczy? Jakie rzeczy on obserwuje? To takie rzeczy, na przykład jeżeli widzimy, że hamulce się przegrzewają, któreś przednie czy tylne, my jako kierowcy możemy troszeczkę zareagować, przestawiając balans hamulcy i to troszeczkę wtedy bardziej stabilizuje temperatury, czy jeżeli powiedzmy coś zaczyna się dziać różnych rzeczy. Znaczy,
My jako kierowcy tak naprawdę nie możemy aż tak dużo zrobić w samochodzie, jeżeli jest jakiś bardzo duży problem. To jest bardziej wiedza dla mechaników, którzy wiedzą, że na przykład jest mało oleju, to muszą podczas następnego stopu dolać oleju. Czy jeżeli jest niskie napięcie baterii, to wiem, że możemy mieć problem podczas startu, że samochód nie będzie chciał odpalić. Mhm. Więc to jest coś po prostu, żeby wiedzieć, że być przygotowanym, gdyby coś miało się dziać, żeby wiedzieć, jak reagować. Czyli to bardziej informacje dla ekipy i dla tego teamu. A czy ty jako kierowca możesz zmieniać coś w samochodzie, w jakieś lotki wystawiać? Już w Formule 1 z tego co wiem są takie rzeczy, że możesz zmieniać lekko aerodynamiczny samochód. Kierowca nie może tego robić, ponieważ znaczy jest DRS tak naprawdę, gdzie na prostych jest szybszy dzięki temu, tak, bo tylne skrzydło się składa, ale u nas wszystkie jakby tego typu rzeczy są zabronione. Nie możemy mieć żadnych ruchomych elementów aerodynamiki. Więc ja jako kierowca tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam samochód, nie mam dużej kontroli nad tym. Są rzeczy, które mogę zmieniać. Jest balans hamulcy, który troszeczkę też potrafi wpłynąć na samochód, ponieważ to też jest narzędzie, z którego możemy korzystać, jeżeli chcemy dogrzać trochę przednie opony. Mhm. To daje balans hamulców do przodu, hamulce się bardziej nagrzewają i przez to dogrzewają też trochę opony, ponieważ hamulce osiągają około 700-600 stopni Celsjusza podczas hamowania. I dogrzewają opony, dzięki czemu opony są bardziej przyczepne? Tak, które są po prostu w okienku najlepszej przyczepności. 600-700 stopni Celsjusza, nie brzmi to. Czyli one się rzeczywiście nagrywają do czerwoności, czy to nie jest stan czerwoności jeszcze? To już jest czerwoność, tak. To jest wiadomo chwilowe, tak. Potem się schładzają do, myślę, 300 na końcu prostej, więc to wciąż jest bardzo duża temperatura, bardzo wysoka. Nieźle się można, ktoś się może popalić, jak nie przez przypadek dotknie. Tak, wszyscy pracują w rękawiczkach podczas pit stopu, więc jeżeli jest zmiana też w hamulcy, to wszyscy zakładają specjalne rękawiczki, które są bardziej otwarte na temperaturę. Ale jak się zdarza przejechanie po stopie, to i pewnie oparzenia się zdarzają. Zdarzają się, ale nie aż tak często, jakby się wydawało, ponieważ przepisy bezpieczeństwa są bardzo, bardzo takie surowe, powiedziałbym. I trzeba zawsze mieć, każdy mechanik musi być w pełnym kombinezonie, z pełną ogniodporną bielizną, kask, rękawiczki, wszystko. Mhm. Wracając jeszcze do twojego teamu, bo cię zatrzymałem na tym inżynierze od danych. Co, z czego się jeszcze składa team? Z jakich ludzi? Mechanicy. Mamy też zaplecze jakby cateringowe, czyli takie. Oprócz tego są to pracownicy techniczni, którzy często właśnie sam zespół nie działa tylko na mechanikach. Tak? Są też bardzo dużo innych rzeczy, które trzeba podczas takiego wyścigu ogarniać czy załatwiać. Mhm. Tak organizacyjnie po prostu. Tak, dokładnie. Mhm. To jest całkiem spora ekipa. Ja się zastanawiałem, jak taki samochód się transportuje. On nie leci pewnie, więc bierzecie go na jakąś przyczepę, czy jak jedziecie do Japonii, to już bardziej skomplikowane. Tak, znaczy w Europie mamy własne ciężarówki, którymi przewozimy cały sprzęt i samochody. Jeżeli są to wyścigi zamorskie, to są dwa sposoby. Albo wysyłamy kontener morski, albo jeżeli jest dużo mało czasu, czy jest bardzo konieczne coś na szybko przewieźć, no to możemy wysłać samolotem. Mhm. To się pewnie kończy jakimiś gigantycznymi kosztami. Tak. Mistrzostwa Świata zrobiły tak kalendarz, żeby teoretycznie wszystko było możliwe drogą morską, więc właśnie w imię troszeczkę oszczędności, czy jakby kontrolowania kosztów. Więc to, co możemy, staramy się wysyłać zawsze drogą morską, no ale jeżeli trzeba, to zdarzało się już, że samochód musiał przylatywać gdzieś samolotem. Mogę cię zapytać, ile kosztuje taki lot z ciekawości, czy nie chcesz o tym gadać? Różnie bardzo, bardzo różnie, ponieważ to też zależy, kto to organizuje. Jeżeli w FIA, to koszty są astronomiczne tak naprawdę. Samo wysłanie kontenera do
ze Stanów do Portugalii to było jakieś 40 tysięcy euro, a wysłanie samochodu wydaje mi się byłoby około 50-60 tysięcy euro co najmniej. Grube koszta. Wy to musicie mieć tam ogromny problem z tymi kosztami. Tak, mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to liczby generuje za każdym razem przewożenie tych samochodów, cała obsługa. Te samochody też nie są tanie. To musi być niesamowite koszta. No, jest to bardzo duże przedsięwzięcie, więc jak każda firma jakby, tak, to wiadomo, koszty są bardzo duże, ale też jak powiedzmy dla porównania, jeżeli wysyłamy kontener, który nie musimy wysyłać przez DHL, ponieważ zgłaszając się do serii, podpisujemy umowę handlową z DHL-em, że wszystko musi być wysłane przez nich i oni kontrolują koszty, no to wysłanie tego samego kontenera kosztuje 5 tysięcy euro, tak? Mhm. Więc różnica jest naprawdę, potrafi być naprawdę dużo. Czy jak wysyłacie samochód w kontenerze, to nie jest to w jakiś sposób niebezpieczne? Nie martwicie się, że coś mu się stanie po drodze? Nie. Mamy kontener specjalnie przygotowany pod to, żeby samochód mógł być transportowany bezpiecznie. No, też zabezpieczamy zawsze wszystko, co możemy, sprayem silikonowym, żeby nie było problemu z rdzewieniem i tego typu historiami. Ty się zajmujesz pozyskiwaniem sponsorów, czy macie od tego ludzi? Mamy też ludzi od tego, ale większość jakby budżetu wnoszą sami kierowcy, ponieważ żeby jeździć, to muszą nam za to płacić. I oni też mają własnych sponsorów, którzy też wnoszą to. Czyli ty masz swoich własnych sponsorów, którzy dają tobie pieniądze, które ty wnosisz do zespołu? Można tak powiedzieć, tak. Można tak powiedzieć, to tak. Znaczy, ja nie wiem, czy jestem akurat dobrym przykładem, ale tak, zazwyczaj to tak działa właśnie, że są kierowcy, którzy albo dostają pieniądze od sponsorów, albo sami siebie sponsorują i właśnie to wnoszą jako budżet do zespołu. W Le Mans się wygrywa jakieś pieniądze? Jako cały zespół się to wygrywa? Czy jak to wygląda? Nic się nie wygrywa. Nic się nie wygrywa? Nie. No, cóż. A w innych wyścigach? W Mistrzostwach Europy się wygrywa, co dziwne. Za każde zwycięstwo dostajesz 5 tysięcy euro, o ile dobrze kojarzę. Z czego wynika, czemu się nic nie wygrywa? Trochę tego nie rozumiem. Jednocześnie to jest taka gigantyczna impreza, z drugiej strony nie dostaje żadnego pieniędzy na wygranej? Ciężko mi powiedzieć. No, po prostu najwyraźniej organizator nie przewiduje tego w budżecie, żeby coś wypłacać zwycięzcom. A w Formule 1 się wygrywa? W Formule 1 chyba wszystkie zespoły dostają pieniądze jakoś z praw filmowych, telewizyjnych. Nie wiem, czy coś się wygrywa podczas wygrania mistrzostwa, czy wyścigu, ciężko mi powiedzieć. A wy też dostajecie jakieś prawa telewizyjne? Pieniądze z praw? Nie. To jest ciekawe. To ja, tak jak mówiłem ci przed podcastem, że to jest sport dla wariatów trochę. I całe życie dedykujesz temu, wydajesz na to wszystko, wszystkie pieniądze. To jest specyficzny lifestyle. Jak wygląda w takim razie twój rok? Nad tym się zastanawiałem. Jak wygląda życie takiego kierowcy jak ty? Bardzo zajęte tak naprawdę, ponieważ przez to, że ścigamy się w Mistrzostwach Azji, które zazwyczaj trwają grudzień, luty, to nie mamy stricte takiej przerwy zimowej tak naprawdę. Mhm. Więc wyjeżdżam praktycznie cały czas tak naprawdę. Myślę, że jestem w domu może około połowy roku, powiedziałbym. A reszta jestem za granicą. No stop w rozjazdach. I na takim rozjeździe jakiś czas poświęcasz na to, żeby startować i całą resztę trenujesz? Na wyjeździe, jeżeli są... większość czasu tak naprawdę poświęcam na to, żeby kierować zespołem, ponieważ ja mam tylko te 7 wyścigów w roku, a weekendów wyjazdowych mamy dużo więcej, więc większość czasu poświęcam na to, żeby poświęcam siebie zespołowi, żeby załatwić. Wtedy ty jesteś tam jednostką taką organizacyjną, ty pomagasz mi to wszystko ogarniać. Mhm, dokładnie.
Chciałem cię jeszcze zapytać, co było dla ciebie najtrudniejszą sytuacją, z jaką się spotkałeś na torze? Oprócz tego wypadku, bo domyślam się, że ten wypadek był hardkorowy. Ale to jakie są te sytuacje, są dla ciebie najtrudniejsze? Ciężko mi powiedzieć w sumie, co jest najtrudniejsze. Najwięcej, chodzi mi o to, gdzie najwięcej generuje to od ciebie takiego stresu i mówisz sobie, kurde, dobra, sobie trzeba jakoś wyjść z tego szybko. Nie wiem, czy mam coś takiego tak naprawdę, bo same wyścigi są już tak stresujące, że sytuacji jest bardzo wiele, bardzo różnych. I bardzo szybko się kończą same. I szybko też się kończą i bardzo... To też nie jest tak, że się powtarza zawsze ta sama sytuacja. Jak coś się dzieje, to często jest to po prostu coś innego niż było przed chwilą. Mhm. Jakaś inna forma tego samego, co się dokładnie wydarzyło. Jakie masz plany na przyszłość? Chcesz startować w Daytonie? Co by było dla ciebie teraz takim, jeśli już ostatnio, jak pamiętam, że w tym wywiadzie mówiłeś, o tym właśnie Le Mans, że chciałbyś to wygrać, to masz teraz coś, co by było fajnie zrobić w przyszłości? Tak, znaczy bardzo bym chciał wystartować w Daytonie właśnie, zobaczyć jak wygląda taki wyścig 24-godzinny w Stanach Zjednoczonych. I tak dla mnie jako kierowcy, to myślę, że to jest w tym momencie, oprócz walki o Mistrzostwo Świata, to będzie kolejny cel. Walkę Mistrzostwa Świata byś wygrał, gdybyś wygrał wszystkie wyścigi w roku? Czy byś był najwyżej w rankingu tylko? W rankingu? Nie, bo w tym roku, jak jesteśmy na drugim miejscu w tym momencie, mamy 10 punktów straty, więc będziemy próbować walczyć o to, żeby zakończyć sezon na pierwszym miejscu. Tak jak mówię, że to zgarniecie jeszcze 65 punktów, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. No. I to jest cel tak jakby najbliższy, a dalsze cele, no to właśnie te Stany Zjednoczone. Czyli to jest całkiem prawdopodobne, że zostaniesz mistrzem świata? Czy nie wiem, czy całkiem prawdopodobne, no jest to możliwe. No. Ty to jesteś bezpieczny w słowach. No, wciąż walczymy ze świetnymi ekipami, tak? To nie jest tak, że tylko my decydujemy o tym, czy będziemy mistrzami świata, czy nie. No, wszyscy o to walczą. Mhm. A jeśli chodzi o cele poza sportowe, masz jakieś cele, które chcesz osiągnąć? Nie, znaczy w tym momencie takie osobiste cele głównie są związane z pracą dla mnie, więc staram się... Jesteś tak bardzo skupiony na tym, co aktualnie robisz, że się nawet nie zastanawiasz nad jakimiś innymi rzeczami? No, pochłania to większość mojego czasu tak naprawdę, ponieważ nawet jak jestem w domu, to mamy warsztat tutaj pod Warszawą, więc spędzam tam większość dnia tak naprawdę, jak to w normalnej pracy, więc po prostu ciężko w tym momencie skupić się na czymś innym. A jeśli miałoby się wydarzyć coś, co by wam pomogło jakoś twojemu zespołowi, to co to by miało być? Jakiś nowy sponsor? Czego uważasz, że najbardziej wam potrzeba? Co mogłoby się wydarzyć potencjalnie? Znaczy wiadomo, nowy sponsor zawsze pomoże, ale to nie jest, myślę, coś, co by zmieniło nasze życie diametralnie, ponieważ wciąż musimy myśleć nad tym, co będziemy robić w przyszłości, ponieważ LMP2 znika z Mistrzostw Świata, zostaje w Mistrzostwach Europy tylko, więc będziemy próbować starać się właśnie rozszerzyć nasz program też na Stany Zjednoczone i trochę rozszerzyć nasz program europejski i głównie staramy się teraz na tym koncentrować. Dobra. Zapytałem cię o wszystko w takim razie, o to chciałem cię zapytać. Bardzo ci dziękuję za udział i fajnie, że pogadaliśmy, bo te osiągnięcia, które już teraz masz, to jest naprawdę, moim zdaniem, naprawdę niesamowite osiągnięcie, więc fajnie było porozmawiać i fajna była ta wstawka, którą powiedziałeś o hymnie Polski, że to było dla ciebie takie ważne usłyszeć hymn Polski na Le Mans w setną rocznicę, jeszcze ty byłeś na podium, to jest piękne doświadczenie. Dokładnie, no, tego nikt nam już nie zabierze jakby tak i to jest coś, co już zawsze będzie, zawsze do końca świata, że tak powiem. W historii. Polski zespół wygrał setną rocznicę Le Mans w klasie LMP2. Gratulacje w takim razie. Dziękuję bardzo. Gdzie mogą cię ludzie znaleźć w internecie? Czy mam z tego co kojarzę chyba jakiś profil na Facebooku i na Instagramie. No, nie jest to na coś... Instagramie to ja do ciebie nawet pisałem. Tak, ale to nie jest coś, nad czym się jakby bardzo,
bardzo koncentruję i tak naprawdę... Spoko. Kuba, no. Kuba Śmiechowski, jeśli dobrze pamiętam, na Instagramie. Czekaj, sprawdzę to. Mówisz, że aż tak się na tym nie skupiasz? To jest śmieszne. Zabawne. Ostatnio się dowiedziałem, że mam nie używać słowa śmieszne, tylko zabawne, bo w polskim bardziej chodzi o to. W znaczeniu używam tego jako zabawne, a nie śmieszne. Jakub Śmiechowski na Instagramach. Super. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.